Po oświeceniu nastąpił romantyzm, epoka namiętności i uczuć. Nazwa pochodzi od słowa roman, oznaczającego dawną opowieść awanturniczo-przygodową, i przymiotnika romantyczny, nazywającego coś zmyślonego i pobudzającego do fantazjowania. Czas romantyzmu przypada w Europie na koniec XVIII i połowę XIX wieku, w Polsce zaś na okres od wydania pierwszego tomu poezji Mickiewicza w 1822 roku do powstania styczniowego, które wybuchło w 1863 i upadło rok później. Młodzi romantycy, buntowniczy, uczuciowi i kierujący się intuicją, przeciwstawili się starym, oświeceniowym klasykom, którzy, by uwierzyć, musieli zobaczyć. Romantycy czuli, że oprócz świata widzialnego istnieje coś więcej, co jest niemożliwe do objęcia rozumem. Odrzucili więc naukę jako jedyny sposób poznania. Pojawiły się irracjonalizm i mistycyzm, charakterystyczne dla romantyzmu skupienie się na intuicji, uczuciach i duchowości jako drogach do poznania lepszych niż rozum. Najważniejszymi filozofami tego okresu byli Niemcy Johann Fichte, Friedrich Schelling i Georg Hegel. Bohater romantyczny był osobą wybitną i indywidualistą, często obdarzonym geniuszem, a przez to nierozumianym przez innych i samotnym. Zwykle był nieszczęśliwie zakochany. Nie zgadzał się na otaczającą go rzeczywistość i odczuwał ból istnienia, w języku niemieckim nazywany Weltschmerz. Dlatego też wielu romantycznych twórców i bohaterów często podróżowało bądź tułało się po świecie w poszukiwaniu inspiracji bądź siebie i sposobu na życie. Dla polskich romantyków niezwykle ważne było poczucie tożsamości narodowej. Polska dopiero co utraciła niepodległość, więc walka o kraj toczona była nie tylko za pomocą powstań, ale także literatury, w której pojawiały się kwestie historyczne i wątki narodowo-wyzwoleńcze. Polacy dwukrotnie podejmowali walkę o wolność w powstaniach. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, a w 1863 styczniowe. Oba zrywy zakończyły się niepowodzeniem i znalazło to odbicie w literaturze tego okresu. Zaczęto też używać określenia wieszcz, oznaczającego poetę natchnionego i duchowego przywódcę narodu. Za polskich wieszczów uznano wybitnych poetów, przede wszystkim Adama Mickiewicza, a także Juliusza Słowackiego oraz Zygmunta Krasińskiego. W architekturze stosowano głównie dwa style. Neogotyk, nawiązujący do gotyckich średniowiecznych budowli, które były strzeliste, pnące się, bogato zdobione i sprawiały wrażenie lekkości, oraz orientalizm, który inspirowany był budownictwem wschodu, czerpiący z Indii, Chin i krajów islamskich. Romantycy lubowali się w mrocznych i tajemniczych pejzażach. W malarstwie dominowały tajemniczość, tęsknota, smutek, mrok i zamglone pejzaże, a także elementy symboliczne i fantastyczne. Nastąpiło rozszerzenie palety barw i zaczęto operować kontrastem. Najważniejszym malarzem był Niemiec Caspar David Friedrich, którego dzieła idealnie oddają ducha epoki i przedstawiają spowite mgłą krajobrazy, niewyraźne nocne pejzaże i samotnych młodych wędrowców. Podobne klimaty odnaleźć można w ówczesnych dziełach literackich. Ich akcja miała miejsce głównie na łonie przyrody bądź we wsi. Unikano zaś miasta i nowoczesnej cywilizacji. Dużą wartość miały ludowość i fantastyka, czyli istnienie świata nieprawdopodobnego. Stąd w utworach pojawiają się duchy, błąkające się dusze, nimfy czy wróżki i czarownice. Powstały też nowe gatunki literackie – ballada, powieść poetycka, dramat romantyczny i sonet. Najważniejszymi polskimi pisarzami są Adam Mickiewicz, autor Dziadów, epopei Pan Tadeusz oraz ballad Świtezianka i Romantyczność, Juliusz Słowacki, twórca balladyny i Kordiana, Zygmunt Krasiński, który napisał nieboską komedię i dramat Irydion, oraz Aleksander Fredro, autor komedii takich jak Zemsta i Śluby Panieńskie. Z pisarzy europejskich należy pamiętać twórców takich jak Johann Wolfgang Goethe, autor Cierpień młodego Wertera, Walter Scott, który napisał Waverley,
George Gordon Byron, twórca Giaura, i Victor Hugo, autor Nędzników. Podsumujmy. Romantyzm to epoka namiętności i zrywów narodowych. W Polsce obejmował okres od wydania poezji Adama Mickiewicza do Powstania Styczniowego. Młodzi romantycy przeciwstawili się starym ludziom oświecenia, uznając prymat uczuć i intuicji nad rozumem. W literaturze ważną rolę zaczęła odgrywać ludowość i fantastyka. Do trzech wieszczów zaliczamy Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. W architekturze zaczęły dominować dwa style – neogotyk nawiązujący do średniowiecznych budowli gotyckich i orientalizm inspirowany budownictwem wschodu. Najsłynniejszym malarzem romantyzmu jest Caspar David Friedrich. Pomimo dwóch zrywów powstańczych, powstania listopadowego w 1830 i styczniowego w 1863 roku, Polakom nie udało się odzyskać niepodległości. W kolejnych filmach opowiem o pozytywizmie i młodej Polsce. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.